Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Zagramy w Raycore. Także bardzo, nasz tutaj mak jest na 9 levelu. Wow, naprawdę fajnie. Coraz bardziej on nam rośnie, nie? Więc tak. Szkoda, że nie mam jakiegoś szybowania, to bym sobie poszybował, nie? Muszę zatem iść dookoła w takim razie, nie? Jedyne tutaj wyjście. Dobra, komitet powitalny, proszę bardzo. Dawaj, mak. Proszę bardzo, przejdźmy zatem dalej. Another break in the tunnel. If we move those hover plates into the right position, we can use them to get across. The plates' power cell bots are missing. Where did those little guys run off to? Why would someone lock up a bunch of cell bots? Dobra, ciekawe są te rzeczy tutaj, co kurczę, jakieś klatki, których jest, no, bądź co, bądź skarb, nie, taki mały. Tak, i dzięki temu będę mógł otworzyć jakieś tam przejście, nie? Coś tutaj jeszcze jest? Nie, to bym mógł chyba tutaj wskoczyć, dokładnie. Czy to? Tak, mogę to otworzyć, to jest skrzynka. Aha, tam już mamy. Okej, czy ja tutaj... Dobra, doskoczyłem, świetnie. Siebie kurczę, że nie doskoczę. No, dawajcie. Okej, onward and upward. Co? Aha. Spoko. Tylko ja mam kurczę pewnie tutaj zdążyć zanim tutaj się ta bariera włączy, nie? All
is blocked off. We'll have to find another way around. Whoa. Better watch my step. Focus, Jewel. Made it, Mac. Neither Katana Hermitana Mahamana. Kabatatata Katanana Tana. Katanana Hermitana Hermitana Hermitana. Kapatatana Katanana 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 Mimo, że to... To jeszcze rozszyfrować trzeba, tak? No dobra. Może później. Do it! Kurczę, on ma większy jakiś lepszy pancerz, nie? Dobrze. Notacje. Kanotacje. Może kanotacje to nie, ale... Po co notatnik? Różne tutaj hybrydy. Volit. Victor. Ej, Juliet chyba, nie? Powinienem tak to czytać. Fixer, satisfying. A to kurczę w sumie wyglądało jak pierścień, nie z tego. O, właśnie, patrzcie, pierścień kurczę z Green Lantern, no. Z Green Lantern, chociaż to bardziej taka yellow, żółta. Chociaż yellow to chyba zielony? Nie, zielony to green, tylko to chyba yellow to chyba żółty. Nie? Tak, yellow to żółty, spoko. F
Fajnie tutaj byłoby mieć konia, nie? To jest takie moje małe... Właśnie prośba, chcę mieć konia w tej grze. Wtedy ta gra byłaby idealna po prostu, nie? The signal is just up ahead. Hang on. It's another crawler. Activated my beacon 5 days ago. Your canine unit took a long time to find me. Is he all right? Mac? He's fine. He hasn't been affected by whatever's making the other bots go crazy. This whole planet's gone crazy. Chyba mi nie zabierzesz Maca, kurczę, go tak zaupgrade'owałem. Kai Brent, core maintenance. Jewel Adams. Atmospherics. I've been trying to scavenge parts to repair my leg, but we haven't been able to lure the big core bots close to our crawler. I can't move fast enough to hunt him down. And Seth? He's too scared to go out on his own. Well, if you want, Mac and I can find the things you need. Really? That'd be great. Here, take this. You'll need it more than me. I've got a list of all the parts for my leg inside the crawler. I'll send it to you over the radio. A, on też ma swojego zwierzaczka. Sure. Spoko. I'm glad I'm not alone out here. Me too. A, upgrade'ik mały. Ale zawsze upgrade'ik, nie? I teraz samouczek, co to nam dodaje? Dokładnie tak, Rive, Blue Frank mod. Okay, we're on our way. Kurczę, tak tutaj cię mogę zupgrade'ować, kurczę. Proszę bardzo, żółciutki. Główkę ma żółtą. A znowu z tym muszę sobie zawalczyć. Siedmiu levelowcem. No fajnie, dzięki Mac. Mac, dig in. Okej,
Dobra, i kolejne 10 godzin będzie właśnie z takiego po prostu szukania, nie? O kurczę, Mac nieładnie, nieładny prezent. Więc widzicie, może on dać nam tutaj znaleźć nagrodę, ale równie dobrze może nam tutaj właśnie dać śmierć, nie? Tym swoim wężeniem, więc no naprawdę... Naprawdę można tutaj... No jak lotery po prostu, nie? Co się tam trafi? O, kolejny złoczyńca. No dobra, ha. Ooo. Kurczę. Z zielonym chyba jeszcze nie walczyliśmy. Może walczyliśmy? Nie pamiętam zresztą. Ale też co walkę nie dostajemy te zielone, kurczę, więc spoko. Tak, zielonego chyba jeszcze nie miałem. Tak, nowy Argus. Czyli to była jakaś hybryda, nie? Szukajmy, szukamy. You got the scent, Mac? See what you can find. No jeszcze jeden. Chyba nie ma co tutaj węszyć, nie? Mak. Chociaż kurczę mnie to troszkę tak kusi, nie? Jeszcze sobie tutaj tak właśnie powęszyć. O, udało się, tak jest. Mamy hybrydę. Dobra, o to chodziło. Możemy już wracać do wykonywania zadań, moi drodzy. Bo właśnie chodziło nam o tą rzecz, no, tu jakiś hybryd, coś tam. Hybrydę. Nie wiem zresztą. O, super, świetnie. Lepiej trafić i lepiej, lepszego, kurczę, niczego lepszego zrobić nie mogłem, nie, po prostu. Ale oni są słabi, więc złatwimy ich. Raz, dwa. Co to za Pokémon? Czy Pokéball? Troszkę podobny jak Pokéball, nie jakiś, kurczę. Ekstrakt! Pokeball! Raczej kula mocy, ale spoko, niech będzie, że Pokeball. Może to jest Energy Ball? Aha, no. Once all the crews were awake, they were supposed to move into red... This is perfect, Jewel. Thanks. Mac, be good. I'm sorry. It's all right. You never seen a human with legs like this, huh? I'm one of the lucky ones. They were able to amputate before the infection spread. Dust devil. Class 3 outbreak. Hit Chicago first, spread from there. We evacuated to one of the safe zones. Not fast enough.
How about you? East or west coast? West. Southern sector. Well, I heard that got bad. You lose anyone close? My mom. Now I'm sorry. It's all right. My dad and I, we looked after each other. We were going to come to Far Eden together, but he had to leave Earth on a different ship. He must be up in orbit then, asleep with all the others, waiting for the terraforming to finish. Hey, Seth, can you dial it up a little? Here. This might help. Where did you find that core? I've actually found more than one, but I don't know what they are. They're called prismatic cores. Top secret mandate tech. I've only ever heard rumors about them. They fix the pylon, and they work on other Far Eden systems too. If we find enough of them, maybe we can get the terraforming back on track. Or maybe do a whole lot more. I don't know for sure. But the core foundry might have the answers we need. I'll get my legs working and meet you there. In the meantime, Seth, you go with Jewel. Don't worry. You're safe with us. Right, Mac? Czy co, dostałem jakiegoś kurczę nowego robocika, czy co? Czy będę mógł go upgrade'ować? Nie, chyba to jego jest, nie? To mu nogi ten reperuje, czy coś, czy to mu ładuje? Tak, nowa kompanion, mamo. Aha, czy będę mógł sobie zmieniać po prostu towarzyszy w taki sposób? No to jest fajne, kurczę. Na pewno będzie można używać ich po prostu w pełni ich wszystkich zdolności, nie? W walce. O! Nie jest jakiś tam super, ale ważne, że jest, nie? Ja chyba dzięki niemu będę mógł chodzić po ścianach, nie? Takich specjalnych, spinaczkowych. O, właśnie, no. Nawet gra mnie tutaj mówi, że mogę, nie? Patrzcie, zaraz nam to gra pokaże. A ja to wiem, bo ten, bo widziałem po prostu jakieś tam zwiastuny i tym podobne rzeczy, się interesowałem tą grą mocno. On się nazywa Seth, czyli właśnie, no, jak ten, jak w Egipcie był taki, no, diabeł, nie? Bóg ciemności. I zła, i w ogóle nie, świata podziemnego. Ale jednak wiecie co, ja będę z tym psem chodził, bo on jest lepszy do walki. Ale jeśli chodzi właśnie jedynie, ten set jest dobry właśnie, jeśli chodzi o właśnie takie chodzenie po tych różnych obiektach, nie? Tylko do tego się on przydaje. A do reszty ani trochę. Oj, 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 oj. Dobra, udało się. Oj, kurczę. Dawaj, dawaj do góry. I jest. Thank you.
Kurczę, ale akrobacje może ty robić naprawdę tym setem, nie? O kurczę, no już początko, no na premiera, nie, więc wiadomo, będą glicze. Kurczę, mogę przenikać przez ściany, no zawsze o tym marzyłem, nie, po prostu. No dobra, nie, udajmy, że tego nie widzieliśmy, idziemy dalej. No i... Humans are imperfect and dangerous. They must be destroyed. But that makes no sense. I mean, the robots are imperfect too, right? Otherwise, why would they attack us? What I mean is, perfection. It's the wrong goal. What really matters is balance. So, when I started to design the AI for the cores, I didn't try to make a single perfect intelligence. Instead, I designed three separate personalities. A brave one, a fearful one, and a cheerful one. To keep them straight, because you know how messy I can be, I gave them different colors. Red, yellow, blue. And my hope was that, together, these personalities would form a balanced group. They wouldn't be perfect, but they wouldn't try to destroy us either. Sounds good. Mac, Seth, let's go. Dawaj to... Bang! Po nim. No, dobrze. Idziemy dalej. Socket. Little guy must be around here somewhere. Kai, I'm in some kind of crush pit. You're on the right track. Just have to get past the grinder. Czy to
troszeczkę tutaj sobie, wiecie, przyciszymy. Będzie idealo. Jak sobie tak zrobię, piknie. Troszeczkę przyciszę systemowo. No i okej, myślę, że będzie w porządku, jeśli chodzi o, właśnie dźwięk. Oho, level 8 ma set. Proszę bardzo. Czyli oni w miarę jak ja będę pokonał przeciwników będą levelować. No spoko. Oni nie muszą w ogóle walczyć. No dobra, niech będzie. Niech będzie taki system. W sumie może i on jest lepszy niż taki, kurczę, żeby oni musieli ten walczyć za mnie, nie? I zdobywać tak doświadczenie. Dobra, chyba będzie nam potrzebny tej set w tym momencie, nie? O! Mamy przyjaciół. Oczywiście na seta sobie zmieniłem. Set też jakoś tam walczyć próbuje, nie? Ale niezbyt mu to wychodzi, niestety. I bang. To co ty tutaj mi potrzebowałeś tutaj wejść? No dobra, spoko, ale moi drodzy, otwierają się drzwi, idziemy. A nie, jednak tu jest tutaj te przejście seta. Dobra, będę musiał seta jednak mieć tutaj. Dobra, chodź set, jedziemy. Znaczy jak po jakiś szynek po prostu, nie? Jedzie pociąg, jedzie. Certain materials are essential to the core production process. While rare on Earth, the crystalline structures we needed were in plentiful supply in the Far East. December 2083. It was good to rest, but even better to wake and see all the progress the Corebots have made. The foundry is up and running, thanks to Victor, and exceeding core production targets. The pylons are ready for activation. And I've received news from the evacuation ships. They're safe, and about to start deceleration into the Far Eden system. Now that the communication lag is only days instead of decades, the Mandate wants to send me a large data package. Firmware updates for the Corebots. It's awesome.